Byście zdobyć wykwalifikowaną koreańską programistkę SI? Jeśli chcesz zostawić życiorys, to zaraz. To ta niewolnica? Synthetic Insights nie jest zainteresowane zakupem pracy niewolniczej. Cytadela i tak ma nas na oku. Nie możemy się angażować w praktyki, których nie aprobuje Rada. Właściwie mało kogo zatrudniamy. Po ataku getów na Cytadelę nie ma już sympatii do sztucznej inteligencji. Zdaje się, że Synthetic Insights martwi się o swoją reputację. Zatrudnienie tej kwarianki mogłoby wam pomóc. No właśnie. Zakup niewolnicy poprawi naszą reputację? W jaki sposób? Kupcie kontrakt i zapłaćcie za wcześniejsze zwolnienie. Potem uwolnicie kwariankę i w ramach zwrotu kosztów zajmijcie jej pensję. Interesujące. Poprawiamy wizerunek, bo zatrudniamy kwariankę i możemy ogłosić, że z dobroci serca uwalniamy niewolników. Dobrze, przygotuję kontrakt. Zarząd może się trochę wystraszyć, ale przyda nam się taka reklama. Oby tylko ta kwarianka okazała się... Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię szanował. Synthetic Insights przysłało właśnie kontrakt. Nie wiem, jak ci dziękuję. Chętnie pomagam. Proszę, to za fatygę. A teraz przepraszam, załatwię transfer tego kontraktu. Dziękuję. Będę się już trzymać z dala od kłopotu. Co za fatygę. Panno Lawson, dobrze, że się pani zjawiła. Sprawy się skomplikowały. Co się stało? Co z Orianą? Nic jej nie jest, ale mówiła pani, że człowiek o imieniu Niket jest godny zaufania. Skontaktował się ze mną i ostrzegł, że pani ojciec wysłał na poszukiwania najemników zaćmienia. Sugerował, że najemnicy mogą czekać specjalnie na panią. Zaproponował, że odeskortuje rodzinę Oriany do terminalu. Nigdy nie wspominałaś o Nikecie. To przyjaciel z bardzo dawnych czasów. Czy chce pani włączyć w to jakieś inne kontakty z Ilium, panno Lawson? Nie, ufam wyłącznie tobie i Niketowi. To twoja siostra, Mirando. Co chcesz zrobić? Lanteja, zrobimy tak, jak mówi Niket. Shepard i ja weźmiemy samochód i odwrócimy ich uwagę. Samochód. Niech Niket odeskortuje rodzinę na prom. Daj mu pełen dostęp do ich planu podróży, tak na wszelki wypadek. Tak jest, panno Lawson. Więc plan polega na tym, żeby zaćmienie nas rozstrzelało, kiedy twoja siostra będzie uciekała. Zaćmienie będzie miało rozkaz wziąć moją siostrę żywcem. Nie zaryzykują niczego, co mogłoby nas zabić. Dobra, chodź. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Dziękuję, Shepard. Jestem ci wdzięczna. Nie brałam pod uwagę zaćmienia, ale ono nie brało pod uwagę ciebie. Zaćmienie. Ciągle to zaćmienie. No oczywiście. Coś nowego, wątpię w to. Cholera! Śmigłowce bojowe zaćmienia będą zrzucać desant w obszarach ładunkowych. Ukryjmy się tam za nimi. Oby naprawdę chcieli nas wziąć żywcem. Wstrzymać ogień! Cholera, wstrzymać ogień! Załatwię to. Tak, powiedzieli, że będziesz w samochodzie. Ty jesteś tą suką, która porwała córeczkę naszego szefa. Porwała? Ta sprawa was nie dotyczy. Lepiej weź swoich ludzi i stąd znikaj. Myślisz, że wszystko masz pod kontrolą, co? Kapitan Niala już ruszyła po dzieciaka. Wie o Nikecie. On ci nie pomoże. Nie. Nie dostaniecie siostry Mirandy. Jeśli będziecie przeciągać strunę źle się, to dla was skończy. Kapitan Niala kazała nam dać ci jedną szansę na odejście w spokoju. Ale kiedy tu sobie rozmawialiśmy, moi ludzie zajmowali pozycję do strzału. Wystarczy, że powiem słowo, a rozpęta się tu piekło. Więc będzie lepiej, jeśli teraz spokojnie odejdziecie. Uuu.
miałem. Nie chciałbym się bawić z nimi wszystkimi. Kurwa, ale macie mi wkanówkę. Uwaga na sondę! Weszło w cel! Aj! Specjalnie, żeby trudność celności było dużo trudniej. Kurde, mi się mylą pojęcia. No dalej, musimy dotrzeć do Niketa. Co wstajesz, co? Czekaj, mam jeden z ich radioodbiorników. Podłączmy się, zobaczymy, czy da się stwierdzić, co nas czeka. Shepard, chyba jestem ci winna wyjaśnienie. Genetycznie Oriana jest moją bliźniaczką, ale mój ojciec wyhodował ją, kiedy byłam nastolatką. Miała mnie zastąpić. Nie mogłam pozwolić, żeby ojciec zrobił jej to samo, co mnie, więc ją uratowałam. Jest już prawie dorosłą kobietą. Dlaczego mi nie powiedziałaś, że ratujemy dziecko? Ona nie jest dzieckiem. W tym roku skończy 19 lat, ale chyba nie sądziłam wtedy, że to ważne. Pewni ludzie mogliby jej użyć przeciwko mnie. Jestem bardzo opiekuńcza wobec Oriany. Przepraszam, że nie zaufałam ci wcześniej. Miałeś prawo wiedzieć. Jeśli zaćmienie wie, gdzie jest Oriana, niedługo spróbują ją dopaść. Dobra. Musimy się jak pospieszyć. Dobudź. Trochę się niepokoję tym, co powiedział ten najemnik. Jeśli zdołali jakoś dotrzeć do Niketa, to będzie trudniej. Przejrzałam różne specyfikacje i wygląda na to, że żeby dotrzeć do Oriany, musimy przejść przez obszar przeładunkowy. Dobra. Znajdźmy Niketa i Orianę. Tak. Walerny strząsowy. Jep. Kurwa, minąłem. Medigel plus jeden. To się nam przyda. Ja bym tam oszczędzał na mecha. O to kurwa, jebana sonda. Uważajcie na sondę! Go, go! Taki co słyszałem. O, czy Kagolda będzie z tego coś fajnego. Dobra, szukamy, jest. Szukamy. Jest. To może się przydać.
Jakim kurwa dzieciakiem? Nie oddam jej Oriany. Zbliża się. Wubuczan pasztetu. Headshot. O, to bolało. Spluwę. Możemy się przedostać przez linię ładunkową. No, nie bolało. No, zjeżdżaj na dół z tym szybciej. Komplikowanie kodów, hakowanie kodu. Wypierdala. Ile mam amunicji? Mało. Ty co? O kurde, ale jebu. Może kapitan wie, że spuchamy i celowo kłamie na temat zdrady Niketa. A może chodzi o coś innego? Niket by tego nie zrobił. Cholera, dlaczego to się tak wleczy? Skąd ta pewność, że Niket nie zwróciłby się przeciw tobie? Mógł to zrobić, kiedy uciekłam. Jestem pewna, że mój ojciec próbował go przekupić. Jeśli nie zrobił tego wtedy, to czemu miałby to zrobić teraz? Może masz rację, dowiem się jak nikt. Skąd ta pewność? Jeśli nie zrobił tego wtedy... Znasz go, Mirando. Jeśli uważasz, że nie mógł cię zdradzić, to na pewno jest jakiś... Nie wiem, do cholery. Ale pewnie wkrótce się przekonamy. A wtedy porozmawiam sobie z tą kapitan Nialą. Posłuchaj, jestem upoważniony do zmiany ich rezerwacji. Przykro mi, proszę pana. Mamy tu blokadę alarmową. Dopóki sytuacja w terminalu ładunkowym nie zostanie rozwiązana, nikt nie może zmienić rezerwacji. Marnuję tu tylko czas, Niket. Dostanę zapłatę niezależnie od tego, jak dziewczyna tam dotrze. Nie. Powiedziano mi, że mogę to załatwić po swojemu. Nie będziemy dręczyć tej rodziny bardziej niż to. Odpierdolcie się od tej rodziny. Miri! Szykuje się zabawa. Headshot. Niket, sprzedałeś mnie. Jak chcesz to załatwić, Mirando? Niket, dlaczego? Byłeś moim przyjacielem, pomogłeś mi uciec od ojca. Tak, bo chciałaś odejść. To był twój wybór. Ale gdybym wiedział, że porwałaś dziecko... Nie porwałam jej, ocaliłam ją. Przed szczęśliwym życiem w dostatku? Nie chodziło o jej uratowanie. Chciałaś się odegrać na ojcu. Jeśli pracujesz...